Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana. I był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. I mówił, czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie. Tak jak wspomniałem na początku, Kościół Ewangelię o kuszeniu Jezusa czyta od pierwszych wieków. Szczególnie towarzyszyła ona tym, którzy byli przygotowywani do chrztu. Kuszenie Jezusa jest opisane przez Marka, przez Mateusza, przez Łukasza. Dzisiaj słyszeliśmy tę wersję Marka, czyli bardzo lakoniczną. Marek zaledwie wspomina o tym kuszeniu Jezusa. I Kościół przez 2000 wieków bardzo intensywnie komentuje tę Ewangelię i można powiedzieć, że to jest jedna z najbardziej zinterpretowanych fragmentów Ewangelii i bardzo dużo duchowych komentarzy, wyjaśnień. I trudno wszystkie wątki tutaj poruszyć. Dla mnie słowo klucz dla mojego rozważania tego fragmentu Ewangelii i dla dzisiejszego kazania, tym kluczem jest Duch. Duch, który wyprowadził Jezusa na pustynię. Chrześcijanin wie, dokąd zmierza, ale nie wie, jak przyjdzie mu iść. I często odkrywa, że to, dokąd wie, gdzie idzie, wiedząc, gdzie idzie, ale droga, jaką musi przejść, okazuje się bardzo trudna, okazuje się bardzo oczyszczająca, okazuje się bardzo bolesna i kryzysowa. Można by powiedzieć więc, że z jednej strony w wierze jest światło, bo wiemy, dokąd idziemy, ale sposób, jaki idziemy w wierze, jest pełen ciemności i można powiedzieć, że droga wiary jest drogą kryzysu. My często myśląc o doświadczeniu duchowym, myślimy o światłości. Myślimy, że życie duchowe to znaczy bardzo intensywna modlitwa, to spektakularne charyzmaty, to chwała, no bo tam, gdzie jest duch, to wydaje się, że właśnie to życie Boże, życie duchowe, czyli z ducha jest bardzo, bardzo spektakularne, bardzo wyraziste. Ale żądanie świetlistej drogi, wyłącznie świetlistej drogi w życiu duchowym może być pewną pokusą. Może być wręcz postawą antyduchową. Chęć, żeby moja droga wiary była zawsze świetlista, może być pokusą złego. Możemy perswadować Chrystusowi, tak jak Piotr po pierwszej zapowiedzi męki Pana Jezusa, że go to nie spotka, że czeka go świetlista droga. Papież Benedykt XVI komentował to, jeśli jesteś Boże, musisz się ukazywać, musisz zerwać zasłonę tajemnicy i zapewnić jasność, do której mamy prawo. Człowiekiem duchowym też nie jest się przez to, że ktoś na nas nałoży ręce na modlitwie i w charyzmatycznym uniesieniu będziemy mieli poczucie obecności Pana Boga. Człowiekiem duchowym nie jest się przez to, że Kościół nakłada ręce na kandydatów i stają się księżmi i już są ludźmi duchowymi. Doskonale o tym wiemy. Doskonale wy o tym wiecie. Czas duchowy to jest także czas zmagania.
Duch wyprowadził Jezusa po to, żeby był kuszony, żeby wszedł w bardzo głęboki kryzys ludzkiej egzystencji. Jeśli Jezus był prawdziwym człowiekiem, to jako człowiek musi przejść tą warstwę zmagania ze sobą, a to zawsze wywołuje kryzys. Bo nie ma większego kryzysu niż skonfrontowanie się ze sobą samym. Nie ma większego kryzysu jak dogłębne sięgnięcie do swoich intencji, do swoich motywacji, do swoich potrzeb, pragnień, ale także i pokus. Dlatego tak jak ojcowie Kościoła pustyni mówili, poznać siebie znaczy więcej niż wskrzeszać umarłych. Można robić wielkie rzeczy, ale jak nie ma tego momentu poznania. Dlatego co chwilę i każdego z nas osobiście i Kościół, Duch wyprowadza na pustynię i wprowadza w kryzys. Jeśli dzisiaj widzimy kryzys Kościoła, ludzie masowo odchodzący od Kościoła, żądający apostazji. Jeśli widzimy dzisiaj Kościół, który nie potrafi rozwiązywać własnych problemów, zamiata grzech pod dywan, nie potrafi w sposób transparentny rozwiązywać. To wszystko pokazuje, w jakiej kryzysowej sytuacji jest Kościół. Kościół oczywiście od samego początku jest w kryzysie. Jak podczytamy Ewangelię i jak zobaczymy reakcję uczniów na słowa Jezusa, to można powiedzieć, to jest głęboki kryzys. Ale dzisiaj jakby sami doświadczamy, jak ogromny jest ten kryzys, który wywołują czasy współczesne, problemy, nierozwiązane problemy w Kościele, grzech w Kościele, pandemia i tak dalej, i tak dalej. I to jest doświadczenie duchowe, to jest doświadczenie chrztu, o którym Jezus mówi, że będziecie ochrzczeni ogniem, nie tylko wodą i ogniem. Większość naszego społeczeństwa i większość ludzi w Kościele jest ochrzczona z wody, ale jeszcze chyba nie do końca jesteśmy ochrzczeni z Ducha. Bo ten chrzest nie jest jednym momentem, to jest pewien proces i do końca życia będziemy przeżywać kryzys, jakoś wierzę, dlatego że to jest oczyszczanie, to jest ogień, który oczyszcza to wszystko, co w nas jest nieprawdziwe, co jeszcze jest nieukształtowane na wzór Pana Jezusa, co jeszcze nie przylgnęło do Niego, to, co jeszcze jest, co nie jest ufnością, co nie jest dziecięctwem Bożym. Duch wyprowadził na pustynię. To słowo, które czytamy w polskim tłumaczeniu, jest takie bardzo, bardzo łagodne. Wyprowadził. Ale słowo, które jest użyte w tekście greckim, akbalei, znaczy wypędził. Duch wypędził Jezusa na pustynię. I to samo słowo jest użyte wtedy, kiedy Jezus wypędza złe duchy z opętanego. Wtedy, kiedy wyrzuca Jezus przekupniów ze świątyni. Wtedy, kiedy mówi, że trzeba wyrzucić oko z ciała. Kiedy jest też przypowieść o winnicy i o tym, że syn został wyrzucony z winnicy. Tam wszędzie jest użyte to samo słowo, które jest użyte tutaj w tym fragmencie Ewangelii Marka. Że Duch wypędził Jezusa na pustyni. Czyli to jest określenie gwałtowności. Bo tam, gdzie jest Duch, tam, jak pamiętamy, jak Jezus mówił do Nikodema, że każdy musi się narodzić na nowo, i że ten, kto się na nowo narodził, jest jak duch, który wieje, kędy chce. Jak huragan, można powiedzieć. Że Duch Święty jest bardzo, bardzo gwałtowny w swoim działaniu. I można powiedzieć, że teraz tą gwałtowność, którą widzimy w oczyszczaniu Kościoła, to jest gwałtowność z Ducha. I ta gwałtowność także ludzi, którzy z zewnątrz mniej lub bardziej w takim odczuciu, czy w takim pojmowaniu naszym, z zewnątrz oczyszczają Kościół. I wielu i wiernych, a jeszcze bardziej hierarchów, uważa, że to jest atak na Kościół. A biskup Ryś w piątek, przepraszając za grzechy związane z molestowaniem, z wykorzystaniem małoletnich i nie rozwiązywaniem tych problemów, powiedział
Nie, to nie jakieś obce media, nie, to nie jacyś wrogowie Kościoła oczyszczają Kościół, tylko Bóg. Sam Bóg oczyszcza w tej chwili Kościół. W sposób bardzo gwałtowny. I niestety niektórzy reagują także gwałtownie na tą gwałtowność Ducha. Duch działa bardzo, bardzo, bardzo mocno, bo jest ogniem. Duch jest miłością. A w miłości jest pewna taka właśnie gwałtowność, bo prawdziwa miłość będzie eliminowała to wszystko, co jest zafałszowane, co jest grom, co jest pozorem, co jest powierzchowne. Duch, tam gdzie jest Duch Pański, tam jest ogień, który wyprowadza ku wolności. I Jezus w naszym imieniu zmaga się na pustyni. Ale jednocześnie można powiedzieć, że Duch Święty, który działa gwałtownie i działa bardzo intensywnie w każdym z nas, jednocześnie ma w sobie pewną, trzeba by powiedzieć, pewną wyleciało mi teraz słowo, delikatność, czy może bardziej dyskrecję, dlatego, że nie odbiera nam samodzielności i dobrowolności. To znaczy on tchnie w nas pewien kryzys w kierunku oczyszczenia, ale potrzebna jest tutaj samodzielność i dobrowolność. Dlatego Duch wyprowadza na pustynię Jezusa, ale Jezus jakoś pozostaje w pewnej samotności. W pewnej samotności, ale jest obdarowany, jest wyposażony w najważniejszą broń do tej walki. A tą bronią jest to, że jest Synem Bożym. Ta scena o kuszeniu dzieje się zaraz po tym, jak Jezus był nad Jordanem i gdzie usłyszał głos Ojca w Duchu Świętym. Ty jesteś mój Syn umiłowany, Ty jesteś moim kochanym dzieckiem. I nie wiadomo, jaki kryzys by nas dotykał, jak święty Paweł mówi, jeszcze nie opieraliście się do przelewu krwi. Jaki nie byłby ten kryzys, to nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa, to znaczy nie może nas odłączyć od wybraństwa, od tego, że jesteśmy kochanymi dziećmi, kochanymi córkami, kochanymi synami Pana Boga. I to jest nasza siła. Gdy siła do tego, żeby mieć odwagę, żeby się ze sobą skonfrontować. Bo największe oczyszczenie i skonfrontowanie się ze swoim grzechem i słabością, która była nie wiadomo jak ciemna, jak tragiczna, jak bolesna dla mnie, nie może zniszczyć mojego dzieciństwa. I dlatego my możemy mieć siłę do tego, żeby stanąć w prawdzie i robić sobie rachunek sumienia i nazwać po imieniu swój grzech, bo nawet w tym grzechu wiem, że jestem kochany. I to jest moja broń, to, że jestem synem i córką, która pozwoli mi przejść przez ten ogień oczyszczenia, która pozwoli mi przejść przez ten kryzys. Dlatego też szatan w tych wszystkich pokusach, o których jest mowa, o których mówi Mateusz i Łukasz, a Marek milczy, jest właśnie bardzo tak lakonicznie opisuje to kuszenie, ale jak sobie poczytamy i zachęcam dzisiaj, może ktoś będzie miał czas w modlitwie, żeby sięgnąć do Łukasza i do Mateusza, żeby przeczytać sobie o tych pokusach. To główną pokusą jest pokusa, która uderza w dzieciństwo Boże, właśnie w synostwo Jezusa. Gdy szatan na pustyni kusi Jezusa królestwami, wszechwładzą, tym, żeby przemienił kamienie w chleb, żeby był samowystarczalny, żeby nie musiał odczuwać głodu, braku, żeby był no właśnie Panem wszystkiego. Wiemy, że Jezus na to odpowiada. Ja nie potrzebuję tego ludzkiego oparcia, bo jest przy mnie Ojciec. Ale czym szatan kusi Jezusa? Jeśli jesteś Synem Bożym, jesteś Synem Bożym. I czy nie mówi prawdy szatan? Zobaczmy, jak szatan bardzo często działa w naszym życiu bardzo subtelnie. Często działa, używając argumentów bardzo religijnych. W kościele zły bardzo często przemawia w pobożnym języku, od którego, przepraszam, ale niekiedy wymioty biorą. Bo jeżeli jeden z hierarchów spotyka się z ofiarą księdza krzywdzonego,
przez lata i mam mu tylko do powiedzenia, będę z Tobą nosił ten krzyż, to tak jakby napluł tej ofierze. Ta osoba nie chce, żeby z nią nieść krzyż, tylko chce, żeby ten krzyż z niej ściągnąć w postaci nazwania rzeczy po imieniu i naprawienia krzywd. Zły często bardzo subtelnie działa, właśnie używając języka religijnego odwołując się do prawdy, bo Jezus jest Synem Bożym. I też to, co powiedziałem o tym hierarsze. No tak, Chrystus jest tym, który nosi z nami krzyż. Ale niekiedy język pobożny jest po to, żeby zamknąć komuś usta. Żeby komuś odebrać prawo do zdania. I w Kościele bardzo często się nadużywa. W Kościele nie mamy tylko nadużycia seksualne, ale poprzedzają ją nadużycia władzy i sumienia, które uderzają w dzieciństwo Boże. Zły uderza w dzieciństwo Boże Jezusa, jeśli jesteś Synem Bożym. I szatan będzie to robił przez cały czas, a najbardziej intensywnie w czasie męki Jezusa, gdy Jezus już będzie ukrzyżowany, ale też wcześniej. W czasie sądu nad Jezusem szatan podsuwa bardzo subtelną pokusę ludowi, i który niestety korzysta z tej podpowiedzi złego. Gdy Piłat mówi, uwolnić wam Jezusa czy Barabasza? Barabasz to znaczy Bar Abbas z aramejskiego, czyli co? Syn Boży. Czyli szatan przez Piłata mówi w czasie sądu Jezusa, czy chcecie Syna Bożego, czy Syna Bożego? I Syn Boży, i Syn Boży tutaj. W niektórych rękopisach Ewangelii Barabasz ma jeszcze przydomek Jezus, czyli Syn Ojca Jezus, czyli sobowtór Jezusa. Ale jaki to jest sobowtór? To jest sobowtór, który mówi, wybierzcie Mesjasza, który pokaże siłę, który rozwiąże wszystkie problemy w mig, który pokaże chwałę, waszą chwałę, chwałę Kościoła, świetlaną chwałę. I niestety często my wybieramy tego Mesjasza. Chcielibyśmy takiego Mesjasza, który zrobi w mig rozwiąże nasze problemy, w mig poradzi sobie z naszym grzechem, już nie będę musiał pracować nad sobą. Niekiedy taka pokusa jest właśnie w stosunku oczekiwana od kogoś, kto jest naszym kierownikiem duchowym, spowiednikiem, żeby ktoś za nas rozwiązał jakiś problem. A życie duchowe, jak 40 dni, jest rozciągnięte w czasie, jest pewnym długim procesem, a tak naprawdę procesem trwającym całe życie. Do ostatnich dni naszych będziemy oczyszczani. I na krzyżu szatan przez tych, którzy komentują mękę Jezusa, mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. W Ewangelii Mateusza, a w Ewangelii Łukasza, niech obroni siebie, skoro jest wybrańcem Boga. Skoro jest wybranym Chrystusem, wybranym Mesjaszem, jest namaszczony przez Ojca, to niech sobie pomoże. Zobaczmy, jak zły subtelnie działa i uderza w to, co jest w nas najbardziej delikatne i najświętsze i najbardziej istotne, w nasze dzieciństwo Boże. Jeżeli tu walkę przegra, to jesteśmy przegrani w każdej innej pokusie. W każdej pokusie, jaka ona by nie była. Możemy tutaj wymienić tyle pokus, ile jest ludzi, pomnożyć to razy 1000. Albo pomnożyć ile dni w naszym życiu. Ale w każdej tej pokusie, ta podstawowa warstwa tej pokusy, to jest pokusa, która uderza w nasze dzieciństwo Boże. Szatan chce, żebyśmy zwątpili w swoje wybranie. Żebyśmy weszli w zniechęcenie, w zwątpienie, w smutek, w poczucie, że jestem opuszczony, że jestem przegrany, że sobie już nie poradzę, że już własnego grzechu nie pokonam. To jest zwątpienie także w to, że Kościół przejdzie to oczyszczenie. Myślę, że takie wątpliwości dotykają nas, mnie samego dotykają. Czy Kościół w Polsce jeszcze wyjdzie z tego kryzysu?
z jakiegoś kryzysu na pewno nie wyjdzie, bo Kościół jest w kryzysie, dlatego że jest ziemski, jest tutaj na ziemi. I ja sam nie wyjdę też z kryzysu, bo jestem ziemski. Jest w nas wręcz pewna zwierzęczość, o czym mówi Ewangelia Marka, że Jezus był ze zwierzętami, czyli że też jesteśmy częścią natury. Ta natura jest skażona, ona jest dotknięta i w nas ta zwierzęcość będzie wychodzić. Na marginesie oczywiście nieraz zwierzęta potrafią być bardziej dla siebie łagodne niż człowiek. Człowiek wobec człowieka, ale że to nieuporządkowanie, ta zwierzęcość jest symbolem pewnego nieuporządkowania, nieoczyszczenia w nas tej natury. Ta natura jest dotknięta, ona w nas woła objawienia się synów Bożych. Właśnie kiedy jest mówienie o odkupieniu, to święty Paweł mówi, że całe stworzenie jęczy i wzdycha, aż się objawią synowie Boży. To znaczy to natura w nas jęczy i wzdycha. Jęczy i wzdycha, bo sobie nie radzimy ze sobą. Nie radzimy sobie z własnym kryzysem, z kryzysem, który jest wokół nas. I dlatego ta natura woła o objawienie się Synów Bożych, czyli najważniejszy element zmagania to jest walka o dzieciństwo Boże. Dlatego też w pierwszej prefacji na Wielki Post, czyli modlitwy, dzisiaj akurat jej nie będziemy odmawiać, bo ona jest na dni powszednie, ale w pierwszej prefacji na Wielki Post jest powiedziane, ażebyśmy się odnowili w dzieciństwie Bożym. To jest najważniejsza rzecz w Wielkim Poście. Nie to, że sobie poradzę z grzechem, nie to, że sobie udowodnię, że potrafię się czegoś wyrzec, ale najważniejsze jest to, żebym głęboko uwierzył, jeszcze bardziej uwierzył, jeszcze mocniej, z jeszcze zdwojoną, strojoną siłą mocy ducha, że jestem kochanym synem i kochaną córką i że także mój brat i moja siostra są kochanymi córkami i synami Boga i dlatego, że też walka o ich godność, o to, że będę na nich patrzył z godnością i że będę w imię ich godności rozwiązywał problemy. Jeżeli dzisiaj Kościół ma rozwiązywać problemy związane z nadużyciem władzy, sumienia i nadużyć seksualnych, to jest walka o godność człowieka, o dzieciństwo Boże. Jeśli Kościół tą walkę przegra, to zabije w wielu osobach i to się dokonuje. Można by powiedzieć, jak się spotyka z osobami zranionymi w Kościele, zranionymi na tle seksualnym, ale także zranionymi przez to, że ktoś nadużywa władzy duchowej. W imię władzy duchowej często używa władzy takiej świeckiej, ludzkiej i łamie sumienia, to często te osoby mają głębokie zranione poczucie swojej godności, swojego dzieciństwa. I to jest ogromna odpowiedzialność, ażebyśmy my jako duszpasterze, kapłani, kierownicy duchowi, rodzice i ludzie, którzy w jakikolwiek sposób towarzyszymy innym, żeby nikomu nie odbierać godności. Żeby uważać na to, żeby w kimś nie zabijać dzieciństwa Bożego. Bo człowiek bez poczucia, bez świadomości, bez przeżywania tego dzieciństwa Bożego naprawdę jest w katastrofalnej sytuacji. To, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej, to jest normalne. Życie duchowe to jest życie w kryzysie. Ale katastrofą jest, kiedy w tym życiu duchowym nie przeżywamy, nie mamy poczucia, że jesteśmy kochani, że jesteśmy wybrani, że jesteśmy kochanymi córkami i synami Boga.